przepraszam jeszcze raz, że ta przerwa była naprawdę techniczna. Wiem, że już jest taka godzina, o której tak ciężej nam się skupić, dobrze nam się przy kawie rozmawia. Myślę, że teraz będzie się bardzo dobrze rozmawiało też przy tej wodzie, którą mamy tutaj przy stoliku i pewnie ktoś sobie też coś wniósł do picia tutaj. Myślę, że porozmawiamy z naszymi gośćmi o partycypacji, tak? Tak ogólnie. Chociaż chciałbym się skupić, tutaj też będę mówił, chciałbym się skupić jednak mimo wszystko ze względu na tematykę naszą inicjatywy uchwałodawczej, może nie tyle na samej inicjatywie uchwałodawczej, ale troszeczkę na takim kontekście partycypacji w sensie takim miejskim, powiedzmy, czy partycypacji obywatelskiej, która jest jednym z rodzajów tak naprawdę tylko naszej aktywności. Nie już Państwo widzieli, naszych gości też, ale pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić. Pani Iwona Dziatlik, Urząd Miasta Łodzi, czyli nasza ostatnia prelegentka. Pan Jan Herbst, tak, czyli prelegent nasz pierwszy. Pan Piotr Wielgus, pracownia zrównoważonego rozwoju, czyli nasza druga prezentacja, tak? Jest z nami jeszcze pan Łukasz Prykowski, Urząd Miasta Łodzi, pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym mam nadzieję, że wniesie nam troszeczkę od innej strony, o którą też zapytam, która nie była poruszona zupełnie w kontekście dzisiaj partycypacji. Może tak troszeczkę na rozgrzewkę na początku. Chciałbym się zapytać, jak to właściwie z tą naszą partycypacją jest? Znaczy takie odczucia myślę, dlatego, bo z jednej strony jakby mamy coraz więcej tych narzędzi, tutaj jakby mówimy znowu o kolejnym narzędzi, usprawnianiu go. Tutaj też mówiliśmy o tym, że tych narzędzi jest dużo. A ta partycypacja jest taka, że no raz jest niby krucho i mówimy, że ta aktywność obywatelska jest bardzo mała, a z drugiej strony przychodzi przykład budżetu obywatelskiego, gdzie nagle jest taka liczba ludzi, że no sami się zdziwimy i myślę, że sami organizatorzy byli zaskoczeni liczbą osób. Jakby mówiąc, no ta partycypacja jest, ale taka średnia, a tutaj nagle się okazuje, że ci ludzie przychodzą i w ogóle bardzo chcą, tak? Także takie odczucia poproszę może tutaj od pani Iwony i po kolei, jeżeli nasi goście mogą powiedzieć, jak to właściwie z tym jest, czy ta partycypacja jest, czy nie ma, no. Wydaje mi się, że my cały czas uczymy się procesów partycypacyjnych. To jest proces zarówno nowy dla urzędników, jak i dla państwa. Tutaj, jak już kolega wcześniej powiedział, budżet obywatelski pokazał, że jednak mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, jeżeli mają świadomość, że rzeczywiście mają realny wpływ na to, co dzieje się w mieście i głos ich zostaje wysłuchany. Mogę tylko zgodzić się z tymi słowami. Jak wspominałem w swojej przedługiej prezentacji, koniec, więc ktoś już nie zarejestrować, myśmy prowadzili badania efektywności konsultacji społecznej. Badaliśmy, były bardzo szerokie badania obejmujące i sondaże wśród mieszkańców różnych społeczności i zapytania do samorządów i wywiady z przedstawicielami samorządów, różne badania. I z tego jednoznacznie wynikało, że jakby skłonność do udziału w takich procesach partycypacyjnych, konsultacyjnych i w ogóle do angażowania się w jakieś relacje z samorządem była tym większa, im większe było przekonanie, że to jest proces realny. I tym mniejsza, im więcej wskazywała to, że ten proces realny nie jest, czyli im krótszy był czas na zapoznanie się z różnymi procesami, z propozycjami różnych uchwał, im krótszy był, im mniej było informacji zwrotnej o tym, co z tym się dalej dzieje i tak dalej. Więc jeżeli mi się wydaje, że ludzie, jeżeli widzą, że rzeczywiście ktoś ich o zdanie pyta, się to pytanie interesuje, no to i że mogą wywrzeć jakiś wpływ na swoje otoczenie, to po prostu się angażują, a zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim narzędziem, jakim jest budżet obywatelski, gdzie po prostu jest to explicite jakby zaszyte w tej formule, że jakby mamy duże szanse na to, że projekt, który zgłosimy, zostanie sfinansowany i że po prostu to się zadzieje. Więc to jest, wydaje mi się, naturalne, że w tym akurat się uczestniczą ludzie i ja to traktuję po pierwsze jako taką owocną, dobrą inicjatywę, to krok w dobrym kierunku, ale po prostu jeżeli chodzi o wzmacnianie partycypacji czy udziału mieszkańców
w podejmowaniu decyzji lokalnej i we współpracy z samorządem, ale także jako taką szkołę partycypacji w ogóle. To jest coś bardzo ważnego, bo można to traktować jako narzędzie samo w sobie, ale także jako po prostu pewien początek, pewien mechanizm, który pozwoli ludziom przetrzeć szlak, dowiedzieć się więcej o tym, jak działają te mechanizmy i jak można współpracować i uwierzyć w to. To jest bardzo ważne, żeby w to uwierzyć. Ja jednak mam trochę inne zdanie. Nie patrzę tak optymistycznie. Ze względu na to, że przy każdym innym procesie partycypacyjnym jednak to angażowanie się mieszkańców jest takie dość wątpliwe i stąd też najróżniejsze formy komunikacji, przyciągania, angażowania, żeby jednak ludzi wyciągnąć się trochę z domu i zainteresować tematami przecież ważnymi dla nich, tak? Bo bardzo często to są istotne elementy. Natomiast budżet obywatelski prawie w każdym mieście był pewnym fenomenem, ale ze względu na to, że to jest raczej taki dla mnie konkurs, tak? A możemy, idąc, głosując, tak, możemy jakiś tam fajny projekt wygrać, jak namówimy więcej osób. I dla mnie partycypacja byłaby wtedy, gdyby, nie wiem, na przykład rady osiedlowe tak robiły spotkania, mieszkańcy by dyskutowali, który temat lepszy. Co potem by, dzięki czemu później byście Państwo nie mieli setek czy tam tysięcy projektów zgłoszonych, a potem urzędnicy przez 2 miesiące to musieli gdzieś tam wpisywać, rozpatrywać. Ja akurat szkolenie dla urzędu miałem jakiś czas po budżecie obywatelskim i na początku, jak się przedstawialiśmy, to każdy mówił, czym się zajmuje, to prawie każdy z urzędników powiedział, że się zajmuje ostatnio budżetem obywatelskim głównie od 2 miesięcy. Ja bym oczekiwał, czy myślę, że tak naprawdę partycypacją można by nazwać proces, kiedy mieszkańcy by rzeczywiście dyskutowali, rozmawiali, co jest największym problemem, tak? Jaki projekt powinniśmy zrealizować na naszym osiedlu, a nie taki tam po prostu konkurs, tak? To lotek. A jeszcze mam jedną wątpliwość, bo mówimy o partycypacji obywatelskiej, a z drugiej strony o tak naprawdę o własnych interesach, tak? Mieszkańców. Powiedziałeś, że ta aktywność dla własnych interesów to nie jest aktywność obywatelska. W związku z tym mam pytanie, dlaczego sami utworzyliście stronę Partycypacja Obywatelska? I jak rozumiem, krótka riposta, tak? Tak, bardzo krótko. Przecież ja nie mówiłem, że ja tak definiuję partycypację obywatelską, tylko że tak się w Polsce definiuje partycypację obywatelską. I był to argument krytyczny właśnie. Okay. Więc bardzo nie chciałbym być zrozumiany jako osoba, która forsuje tego rodzaju definicję. Jest wręcz przeciwnie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie. Natomiast co do, przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon, co do tego, co powiedziałeś, ja bym powiedział, że znaczy, nie bardzo dostrzegam ten moment, w którym mamy odmienne opinie, powiedziałeś, masz odmienną opinię od mojej, bo też to, co ja powiedziałem, właściwie moja uwaga dotyczyła mechanizmu. I abstrahowała od tego, jak ten mechanizm jest wykonywany, no bo on jest wykonywany różnie. W różnych miejscach jest różnie wykonywany, więc trudno się do tego, nie wiem po prostu, jak było w Łodzi, też przyznaję otwarcie. Więc, ale fakt, że Łódź jest liderem w Polsce, tak? Wszyscy wiemy, że ten udział mieszkańców przynajmniej w budżecie obywatelskim był największy. Ale to nie oznacza, że tak dobrze jest w Łodzi, tylko że tak źle jest w innych miastach. Czy dobrze jest w Łodzi na razie. Jasne, no ja myślę, że tak, że odpowiadając na twoje, Jarku, pytanie odnośnie tego ruchu obywatelskiego w kontekście budżetu obywatelskiego, na pewno dlatego, że to narzędzie jest
mechanizm takiej bezpośredniej decyzyjności mieszkańców, tak? I to jakby pojawiało się też przy inicjowaniu w ogóle budżetu obywatelskiego w Łodzi, żeby wprowadzić mechanizm, który da mieszkańcom realne poczucie sprawstwa, bo w przypadku konsultacji społecznych to różnie bywało. Więc to na 100% i myślę, że stąd jakby ludzie poczuli, zaangażowali się i to jest jakiś kapitał, który możemy wykorzystywać na przyszłość. Z drugiej strony to myślenie o partykularnych interesach, o tym, że właściwie my zgłosimy swój własny projekt, a tak naprawdę głównie tylko nas ten projekt interesuje, niekoniecznie myślimy o tym, żeby podać inne projekty, to myślę, że jest wyzwanie dla wszystkich budżetów obywatelskich w Polsce. Ponieważ mieszkańcy tak naprawdę muszą się nauczyć myśleć pod kątem dobra wspólnego, potrzeb całego miasta, tego jak funkcjonuje miasto, uczyć się od siebie wzajemnie, słuchać pomysłów i na podstawie tej wiedzy podejmować decyzje w kontekście nie tylko forsowania własnej idei, własnego pomysłu, a bardziej w kontekście po prostu wyciągania wniosków z tego, jak widzieli miasto na przyszłość, jakby widzieli, żeby miasto się rozwijało. Dlatego też w przypadku budżetu obywatelskiego pojawiły się też uwagi na przykład, że no trudno mówić o budżecie obywatelskim tylko o tym wycinku 1% czy 0,5% w sytuacji, kiedy mamy na przykład cały budżet miasta, który tak naprawdę dementuje te różne kierunki. Oczywiście ta dyskusja jest na poziomie ogólnopolskim cały czas bardzo żywa, tak? Bo w wielu samorządach jest to podejmowane i tak naprawdę my też się zastanawiamy, jak to wszystko powiązać. Bo z jednej strony zależy nam na utrzymaniu tej pełnej decyzyjności odnośnie tej części procenta budżetu, bo uważam, że jest to i tak bardzo dużo w tej chwili, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia historyczne też, przyzwyczajenie mieszkańców do w ogóle takiej decyzyjności. Z drugiej strony warto myśleć o tym, w jaki sposób kształtować cały budżet miasta i o nim w ogóle rozmawiać. Dlatego też tutaj w nawiązaniu do wcześniejszego panelu, bo wcześniej radny Piwniuk mówił o tym, że są różnego rodzaju pomysły o tym, żeby o tym budżecie rozmawiać trochę inaczej niż było to dotychczas. Ja mogę tylko uzupełnić tą wypowiedź, że już w tej chwili wiemy, że w Łodzi w czerwcu odbędą się konsultacje priorytetów budżetu miasta. To jest projekt, który my jako miasto współrealizujemy jako partner. Liderem jest Centrum Opus, to jest projekt aktywny w konsultacjach i on ma nam na celu pomóc wzmocnić różnego rodzaju narzędzia konsultacji. Prowadzimy również równolegle, w tej chwili się zaczynają konsultacje założeń do strategii rozwiązywania problemów społecznych w Łodzi i tutaj też mamy, pokusiliśmy się o takie no, dodatkowe rozwiązania, jeśli chodzi o konsultacje. Mamy taki panel ekspertów złożony z przedstawicieli organizacji, który będzie te konsultacje wspierał, ale mamy właśnie również te konsultacje priorytetów budżetu miasta, tak troszeczkę wcześniej przed wakacjami, żeby nie było sytuacji, że mówimy o gotowym dokumencie, który często na tym etapie późniejszym już jest w niewielkim stopniu w ogóle do zmienienia, więc to też będzie tak naprawdę jakieś doświadczenie. Trochę też oczywiście zakładamy, że pewne rzeczy nam wyjdą, pewne rzeczy nie wyjdą, ale to jakby, no, musi się zadziać, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski i też do tego pod tym kątem jakby patrzeć też na ten proces, że edukować siebie wzajemnie. Tutaj trochę weszliście na temat, o który chciałam spytać, to czy właściwie pan Piotr Bielkus zaczął o tym mówić. To czy ja tak myśląc o partycypacji i o sukcesie budżetu obywatelskiego, to się zacząłem zastanawiać nad tym, na ile to jest rzeczywiście partycypacja, czyli działanie dla wspólnego dobra, a na ile przypadkiem świadomie lub nieświadomie nie brniemy w taki konkurs, i czasami konkurs piękności, tak, ale też czasami konkurs siły, to znaczy na zasadzie, że grupa, która zaczyna dążyć do swoich interesów, tak nie za bardzo się patrzy na boki, tylko właściwie widzi kolejną rzecz do zrobienia, na zasadzie tutaj my możemy wykorzystać i idziemy dalej, tak. I chciałbym poprosić Was o taką refleksję też, na ile ta nasza partycypacja, budżet obywatelski to bardzo pokazał, że tak może być, to może być takie narzędzie. Nie wiem, na ile w innych mechanizmach. Tutaj widzicie, na ile to jest konkurs siły i właściwie każde jakieś to jest takie przeciąganie liny. Na ile, nie wiem, czy uczymy się, czy staramy, czy zaczynamy w ogóle ze sobą współpracować, patrząc troszeczkę szerzej, czy te grupy wychodzą poza własne interesy. Myślę, że, to znaczy tak, proces, budżet partycypacyjny, to w zeszłym roku to była pierwsza edycja. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy uczyliśmy się budżetu. Uczyliśmy się, na ile te mechanizmy zadziałają. Tutaj może Jarek ma trochę racji, że wygrywały
te zadania, które, no, na które największa, była oddana największa ilość głosów. I rzeczywiście te grupy, które miały liczebną przewagę, przeforsowały swoje zadania. Ale to jest nauka dla mieszkańców, którzy składali mniejsze zadania, że nie warto rozdrabniać się w poszczególnych zadaniach, że warto ze sobą rozmawiać, warto może złożyć jedno zadanie wspólne, może większe niż poszczególne grupy i wspólnie na nie zagłosować, więc wydaje mi się, że ta pierwsza edycja oprócz innych efektów odniosła również taki efekt edukacyjny. Przede wszystkim dla mieszkańców, ale też dla nas. I myślę, że druga edycja pokaże, na ile wyciągnęliśmy doświadczenia z pierwszej edycji. Aha, przepraszam, dobrze, to możemy na chwilkę, tak? To pytanie chcę. To już zaniosę mikrofon. Przepraszam, że narzucam trochę inny ton, ale tyle pada ciekawych rzeczy, że na koniec by było za dużo pytań może, a tak na bieżąco nam będzie może łatwiej w ramach partycypacji, także publiczność może coś doda. Ja chciałam się zapytać, ponieważ pan Łukasz wspomniał o konsultacjach i tutaj o konsultacjach dużo było, także o tych narzędziach i o metodach konsultacji. Ponieważ nasza fundacja właśnie należy do tego panelu, który konsultacje będzie przeprowadzać, Fundacja 2035. To jest fundacja, która myśli o przyszłości, bo właśnie o 35 roku. To mam pytanie, tutaj padało coś takiego, że jeśli będzie dużo osób w czasie tych konsultacji, każdy się wypowie, to nie otrzymamy dobrej odpowiedzi. Chciałam się zapytać, co to jest ta dobra odpowiedź, bo ja myślałam, że właśnie fajnie, jak tak dużo osób się wypowie. To nie chodzi o to, że jest dużo osób zaangażowanych, tylko o sposób pozyskiwania informacji i jakby na ile one są nam pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji. Próbowałem Państwu powiedzieć, że lepiej zrobić krok więcej i stosować techniki, których wspólnie wypracowują reprezentanci, interesariuszy rozwiązanie, czy ten jeden projekt, tak, po jakiejś tam dyskusji, niż otrzymać 1000 różnych pomysłów. No bo później trzeba zrobić głosowanie, co w ten konkurs, tak? A jednak nawiązanie dialogu i znalezienie konsensusu wydaje się rozsądniejsze i to też buduje wspólnotę, to też powoduje, że zaczynamy rozmawiać ze sobą. To teraz już rozumiem, to jest ta dobra odpowiedź, bo właśnie w czasie szkoły, dzięki Opusowi, staramy się przygotować do tego, że nie tylko będziemy pytać, ale też będziemy pytać o rozwiązanie. Czyli nie tylko etap diagnozy, ale także etap rozwiązywań. Czyli nie muszę się martwić o to, że mam za dużo osób, które mi się wypowiedzą, tylko martwić o to, jak to potem usystematyzować, żeby przekazać z nadzieją, że zostanie to uwzględnione, bo to jest taka przykrość w tych konsultacjach, nawiązując do samego początku, że one nie są wiążące. Czyli tak jak tu panowie wspomnieli, sukces budżetu, konkurs, coś wygra, coś przeszło, no ale w konsultacjach to mimo, że zgłosimy poważne problemy, nadzieja na to, że one zostaną uwzględnione, nie jest tak duża jak w przypadku budżetu. I to jest ten element, myślę, o którym można podyskutować, że to rodzi takie rozczarowanie. My tutaj konsultujemy, wypytujemy, nawet każdy się poświęci swój czas, a nic z tego nie wynika. Dlatego ja proponuję, żeby naprawdę szukać tych technik, tak, czy narzędzi, w których wspólnie wypracowujemy to rozwiązanie 1, 2, 3, tak, a nie jakby zostawać na tym etapie, gdzie mamy po prostu rzuconych setki pomysłów różnych. Ja może tak na szybko tylko, bo panią zobaczyłem, przyszło mi do głowy cała idea komisji, prawda, dialogu obywatelskiego, jakby ta kwestia funkcjonuje w przypadku komisji.
gdybyśmy na przykład robili konsultacje z kilkunastoma organizacjami i one nie miałyby przestrzeni do porozmawiania ze sobą wzajemnie, to moglibyśmy mieć 15 rozbieżnych wniosków na temat konsultowanego tematu. Gdy Państwo macie przestrzeń do tego, żeby się spotkać razem, możecie przedyskutować dany problem wspólnie, wymienić się własnymi spostrzeżeniami, edukować siebie wzajemnie, dzięki temu być może uda się jakiś postulat wspólny taki w ramach jakiejś wzajemnej tak deliberacji, dyskusji podjąć i wtedy ten postulat jest, można powiedzieć, taki bardziej mocny, ponieważ on jest oparty na różnego rodzaju punktów widzenia i właściwie to jest takie wyzwanie dla wszystkich procesów konsultacyjnych, bo ja też zdaję sobie sprawę z ograniczeń i z trudności, chociażby na przykład w przypadku takiego budżetu obywatelskiego, kiedy mamy miasto wielkości Łodzi, podział na 6 dużych dzielnic, 40 minut do wydania, w jaki sposób tą przestrzeń na tyle stworzyć, żeby rzeczywiście móc tą dyskusję prowadzić na wszystkich poziomach, również sąsiedzkich, tak? To jest bardzo trudne po prostu, stąd wydaje mi się, że jest to kwestia oczywiście świadomości szukania rozwiązań, ale też trzeba mieć po prostu świadomość skali trudności tego. Były też następne. Proszę króciutko i było. Nie, proszę skończyć. Komisję dialogu obywatelską, właśnie to staramy się zrobić i staramy się łączyć także pokolenia i rozpocząć taką dyskusję międzypokoleniową, bo tu padło o siłach nacisku. No i rzeczywiście ta grupa aktywniejsza, młodsza jest zdecydowanie silniejsza, choć nie jest wcale w większości w stosunku do grupy osób starszych. Przepraszam. Tutaj chcesz coś dodać? Tak, ja bym powiedział, że to padła taka hipoteza, że ta idea budżetu obywatelskiego jest o tyle odległa od naszych wyobrażeń o tym, co jest ta dobra partycypacja, jak zrozumiałem, że to jest rodzaj takiego konkursu, w którym zwyciężają najsilniejsi. Tutaj się rodzi kilka pytań. Po pierwsze, czy jeżeli by tak było, to czy to rzeczywiście źle? Po drugie, jeżeli, czy to po prostu jest prawda, tak? Po drugie, to by było, czy to jest specyficzne dla budżetu obywatelskiego, czy to tak naprawdę dotyczy wszelkich procesów partycypacyjnych? Od tego, jak są formułowane komisje dialogu społecznego, w jaki sposób są wybierane, poprzez to, w jaki sposób to ma większe szanse na sukces, na pozyskanie jakichś środków samorządowych, publicznych, wszelakich zresztą, aż po to, kto ma większe szanse na zorganizowanie jakiejś energii społecznej wokół swojego działania. Czy to nie jest naturalne? Po trzecie wreszcie, powstaje pytanie, czy to rzeczywiście jest prawda. Tutaj się odwołam do, abstrahując od tego, czy to jest prawda w tym konkretnym przypadku i w naszej rzeczywistości, kiedy się uczymy pewnych rzeczy, wszyscy się uczymy i samorząd się uczy, jak to robić, i ludzie się uczą, jak z tego korzystać. Byłem na takim rodzaju wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych, która dotyczyła między innymi zagadnień związanych z otwartością rządu i także na poziomie lokalnym z otwartością administracji. Jednym z punktów tej wizyty była rozmowa z człowiekiem, z jakimś akademikiem z któregoś z uniwersytetów w Nowym Jorku, który właśnie się interesuje budżetami obywatelskimi i uruchamiał takie projekty, które służą trochę monitorowaniu tych budżetów obywatelskich tam, ale też to jest rodzaj jakby zaangażowanej aktywności, której oni również wspierali jakoś te procesy, próbowali właśnie różne techniki proponować, które mają wspomagać te procesy negocjowania interesów w ramach budżetu obywatelskich. I on, to było ciekawe, bo myśmy spodziewali się właśnie, że tam w tej Ameryce odkryjemy Amerykę i że dowiemy się czegoś nowego. On nas traktował jako właściwie swój wzorzec i twierdził, że to w Europie się znajduje ta prawdziwa partycypacja, a oni dopiero zaczynają. Niemniej, jak mówił o tym budżecie, o przykładach tego budżetu obywatelskiego, które oni tam badali, tak jak Chicago, jakieś jeszcze inne miejsce, bo w Kanadzie, w Toronto, takie argumenty z naszej strony się pojawiły też, to charakterystyczne, bo wszyscy mamy takie z tyłu głowy pytania, tak? Czyje interesy to w zasadzie realizuje, a czyje to interesy wyklucza? Mamy taką wrażliwość. A on powiedział,
że on podobny sobie stawiał pytania i w tych procesach to, co go zdumiało, być może to jest kwestia właśnie pewnej sprawności w operowaniu różnymi technikami angażującymi osoby pozwalającymi lepiej zrozumieć sytuację, być może to jest kwestia, nie wiem, dojrzałości tych ludzi, nie wiem, ale to, co go zaskoczyło, to było to, że ci ludzie wtedy, kiedy byli jakby stawali twarzą twarz z argumentami konkretnymi dotyczącymi tego, jaka jest sytuacja, jakie są przyczyny, dla których dany projekt jest ważny lub nieważny, potrafili odpuścić swój własny interes. Więc uwierzmy w to, żeby się, przepraszam, że taki dzisiaj optymistyczny jestem, ale uwierzmy, że mogą się jakby podjąć taki obywatelski, nazwijmy to, nie wiem, zdobyć się taki obywatelski akt jakby uznania, że czyjś interes jest w danym momencie ważniejszy niż mój. Nie wiem, czy to jest nasz przypadek, czy tutaj to miało miejsce, nie wiem, nie potrafię tego oceniać, ale to jest chyba możliwe. No i tylko jest tylko kwestia tego, w jaki sposób można doprowadzić do takiej sytuacji, w której jakby widzimy całość, nie widzimy tylko końca własnego nosa. Tutaj był głos z sali, to przepraszam, oddam jeszcze panu, może to wprowadzi jakiś nowy wątek, może uzupełni to, o czym mówimy. Chciałem zapytać panią, czy Biuro do Spraw Partycypacji Urzędu Miasta zajmuje się głównie budżetem obywatelskim, czy też są jakieś inne jeszcze? To pierwsze pytanie, drugie będę miał za chwilę. Biuro do Spraw Partycypacji nie zajmuje się tylko budżetem obywatelskim. Zajmuje się generalnie konsultacjami społecznymi, to znaczy ta moja część, że tak powiem, ale również zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Natomiast oddział do spraw konsultacji społecznych zajmuje się ogólnie pojętymi konsultacjami społecznymi, w tym również budżetem obywatelskim. Procentowo uda się tego określić? Czas, ile czasu od czasu? No zdecydowanie, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, budżet obywatelski zdominował. To jest największy udział społeczeństwa, najwięcej wniosków i rzeczywiście to zdominowało wszystkie inne. I mam drugie pytanie w związku z tym. Czy ten 1% z budżetu miasta jest to jaskółka zapowiadająca, że stopniowo, sukcesywnie będzie ten procent wzrastać i obywatele będą mieli coraz większy wpływ na kształtowanie polityki budżetowej miasta? Czy też należy traktować, teraz taką opinię też się spotkałem, jako 1% rzucony mieszkańcom jako ochłap? Macie, tutaj pokłóćcie się troszeczkę na ten temat, a resztą już my się zajmiemy, bo my jesteśmy do tego zobowiązani przez uchwały Rady Miasta na przykład i inne okoliczności, że tak wydarzy. Czy ta alternatywa, która jest pani bliższa i jaką ma pani widzi perspektywę? Czy rzeczywiście tak? Proszę państwa, to zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy. Tak. Ja brałam udział w różnych spotkaniach. Pan mówi, to jest tylko 1%, to jest aż 1%. Łódź ma największy, jeżeli chodzi o środki, budżet obywatelski w skali kraju. Trudno mi jest ocenić, czy to jest tylko. No, jest to duża pula środków przeznaczona do bezpośredniego decydowania przez mieszkańców. Ale tak jak już Łukasz zauważył wcześniej, to nie tylko, to znaczy nie tylko budżet obywatelski służy do wpływania mieszkańców na budżet miasta, czyli na środki, które zostają, czyli na zadania, na które zostają przeznaczone środki z puli miasta. To są priorytety, czyli konsultacje priorytetów budżetu. Mieszkańcy też na to mają realny wpływ. Co prawda te konsultacje nie są wiążące, jak już padło tutaj stwierdzenie, ale proszę państwa, to nie jest tak, że nikt się nie liczy z państwa zdaniem. Naprawdę w trakcie wielu konsultacji wpływają wnioski czy propozycje naprawdę bardzo ciekawe, które są uwzględniane i my naprawdę bardzo jako urząd cenimy sobie państwa głos w danym temacie. Priorytety budżetu. Będzie budżet podzielony, ale może ja zostawię tutaj tą część odpowiedzi Łukaszowi, bo Łukasz jest bezpośrednio związany z tym projektem. Również podlega konsultacjom projekt budżetu miasta i wieloletnie prognozy finansowe. Tu również mieszkańcy mają swój realny wkład w kształtowanie wydatków miasta. Więc myślę, nie chcę się wypowiadać, czy środki będą zwiększane. To jest decyzja Rady Miejskiej. Ale wydaje mi się, że 40 milionów to jest naprawdę dosyć duży wycinek budżetu miasta,
oddany do dyspozycji mieszkańcom. Ja tylko jeszcze tak króciutko chciałam powiedzieć, bo mówimy duże projekty. Ja bym się z tym do końca nie zgodziła. Nie tylko duże projekty. Zasady budżetu obywatelskiego są tak skonstruowane, że do realizacji wchodzą te zadania aż do o różnym stopniu zaangażowania środków, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany rejon. My obserwowaliśmy w pierwszej edycji, że to były bardzo duże projekty z bardzo dużym poparciem społecznym, ale również do realizacji weszły mniejsze projekty z mniejszym poparciem. Także ten przekrój zarówno wielkości, skali wielkości projektów, jak i udziału mieszkańców, którzy popierali dany projekt, jest bardzo różny. I wydaje mi się, że również jest duży przekrój grup społecznych, które popierały te wnioski. Ja tylko może dodam, że jest uchwała Rady Miejskiej podjęta, która mówi mniej więcej tyle, że w przyszłych kolejnych ratach kwota ma być nie mniejsza niż 1% i ma wzrastać. O, to jest taka jest uchwała Rady Miejskiej. Jednocześnie jakby tutaj tak dodam od siebie, że też musimy pamiętać o strukturze budżetu. Tak tutaj też gdzieś w którymś momencie było mówione, że bardzo dużo wydatków, czy bardzo dużo z tych 100% to są tak naprawdę wydatki sztywne, tak? Wydatki twarde, czy utrzymanie infrastruktury, czy utrzymanie rzeczy, do których gmina jest zobowiązana bez względu na to, jak ona potem przekonsultuje to i przesunie środki, czy nie. Tak? I ten 1% to tak naprawdę to nie jest tylko 1% ze 100, bo tutaj z tych 100 trzeba jeszcze odjąć ileś tam kawałków, to nam zostaje wtedy to, co dzielimy rzeczywiście co roku. I z tych kawałków, z tego co dzielimy, jest to 1% lub więcej. Tak? Także to jakby tak od siebie, jeżeli chodzi o tą wartość tego, czym jest tak naprawdę ten 1% w skali miasta, a nie tylko jako mamy 100 zł, tylko o jednej złotówce myślimy, a całą resztę to właściwie robimy, co nam się podoba. Tak? Jakby tak do określenia. Tylko dodam, że moje pesymistyczne wypowiedzi co do udziału mieszkańców są tak naprawdę trochę przewrotne, ponieważ ja się rozwojem demokracji od 10 lat zajmuję i 10 lat temu byliśmy w Polsce w takim miejscu, że nic się nie działo, tak? Organizując debatę publiczną, jak 15 osób przyszło, to ogłaszaliśmy sukces. Więc naprawdę, to zależy Państwo, w każdym miesiącu, ile mamy budżetów w Polsce teraz? 80, tak? Zaangażowania, tak, i ten rozwój demokracji na poziomie samorządowym naprawdę następuje w Polsce i to w miarę szybko. Wydaje się, że całkiem szybko. Natomiast ja bym nie chciał, żebyśmy spoczęli na laurach, ponieważ w wielu miastach wydaje się, że włodarze spoczęli na laurach i te, powiedzmy, początkowe fazy różnych elementów demokratycznych już stały się takim sztandarem ich, a przecież my tutaj wszystko robimy, mamy budżet, 0,5% oddaliśmy mieszkańcom, przekonsultowaliśmy tam parę rzeczy i to wszystko. Jestem zwolennikiem progresji. Tak? I w tym budżecie partycypacyjnym myślę, że są narzędzia, są właśnie rady dzielnic, rady osiedlowe. Wydaje się, że można trochę wspomóc ten proces jeszcze bardziej poprzez to, żeby właśnie wesprzeć rady dzielnic w tym, żeby one organizowały dyskusje, debaty z mieszkańcami, tak? Rozmowy jakieś i żeby rzeczywiście następowała wymiana poglądów, wymiana myśli, szukanie wspólnych rozwiązań. Tutaj jeszcze widzę głos uzupełniający, tak? To właśnie nie jest głos, to jest prawdziwie partycypacyjna inicjatywa, bo jak słuchałem teraz tych pytań i też odpowiedzi, ale zwłaszcza pytanie mi natchnęło, taką ideą, żeby zadać pytanie publiczności. Bo takie oczekiwanie padło, że ten budżet będzie wzrastał, będzie coraz większy. To ja mam pytanie, ile to jest wystarczająco? Czy 100% mieszkańcy mają wystarczająco? 100%? To będzie dobrze? Tak, to jest perspektywa. Ale sami Państwo mówili wcześniej, wyrażali obawy dotyczące tego, tyranii ogólnie rzecz biorąc większości, czyli tego, co się stanie z grupami, których interesy nie zostaną zaspokojone, w związku z tym, że
nie są dość licznie reprezentowane. A to jest kwestia właściwego doboru modelu demokracji, prawda? Bo wiem, że to jest niestabilny ustrój, ale trzeba go doskonalić. Okej, tutaj, przepraszam, kończ i sobie skończę, bo mi się daje, że... wszyscy chcemy, myślę, żeby ta idea się ogólnie rozszerzyła i żeby ludzie w coraz większym stopniu, o coraz większej puli tych środków mogli decydować, ale mi się wydaje, że istnieją pewne granice, poza którymi to przestaje być po prostu dobrze, jakby spełniać dobrą rolę. Tak mi się wydaje. To jest moje takie spojrzenie człowieka, który ma pewien dystans do tego zagadnienia. I też zastanawiam się, czy nie jest tak, że my nagle wszystkie nadzieje swoje wrzucamy w ten budżet obywatelski. Przecież jest inicjatywa lokalna, można zgłosić własny projekt jako organizacja pozarządowa. Jest mnóstwo mechanizmów, za pomocą których możemy ubiegać się o środki na realizację różnych zadań. Więc powstaje pytanie, czy my chcemy rzeczywiście się opierać na jednym tylko mechanizmie i dążyć do tego, żeby to była taka w ostateczności taki jedyny monstrualny akt bezpośredniej demokracji. Tutaj, przepraszam, za mną Patrycja, tak? Zgłosiła się, potem pan Jerzy, potem Wojtek i tutaj jeszcze widziałem z tej strony głosy. Zobaczymy, na ile czasu nam starczy. Postaram się, żeby... Bo dyskusja się zrobiła ciekawa, także mam nadzieję, że ją i tak jeszcze przeniesiemy, tak? Ale w ramach tej ram czasowych postaramy się jakoś... Patrycja Wojtaszek, ja chciałabym wrócić do pierwszego pytania tego panelu, czyli jak oceniają państwo generalnie poziom partycypacji. Ja bardziej chciałabym spytać, co zrobić, żeby tę partycypację rozwijać. Skupiliśmy się na przykładzie dużego miasta, jakim jest Łódź. Ja mam takie doświadczenia dotyczące mniejszych miejscowości i gmin, szczególnie wiejskich, gdzie na przykład Fundusz Sołecki jest świetnym narzędziem, który aktywizuje społeczności i bardzo różne znam historii i dobrego i złego funkcjonowania tego mechanizmu. Także chciałam spytać o taką bardziej ogólną ocenę. Ja mam takie wrażenie i te badania chyba też pokazują, że w dużym mieście z tą partycypacją jest gorzej. W mniejszych ośrodkach rzeczywiście jest zaangażowanie. Tutaj szczególnie tutaj do pana zasterzy chciałam podpytać, jak to oceniacie, bo wszystko pewnie zależy od tego, jakimi kryteriami się posługujemy oceniając partycypację. I wiem, że tutaj na przykład jak mówimy o organizacjach pozarządowych, to OSP się gdzieś tam w ogóle nie mierzy. Chociaż jak popatrzymy na tereny wiejskie, no to oni organizują całe życie tak naprawdę społeczne często we wsi, tak? I to nie jest tylko ratownictwo w razie pożaru, ale mnóstwo różnych rzeczy robią. Świetlice wiejskie, to jakby... Ale mierzy się klonia, bo... Ostatnio tak, ostatnio było takie badania z Bale, a generalnie jakoś trochę to wyrzuca poza nawias, bo też myślę sobie, że przy tej dyskusji gdzieś nam to umyka. Rozmawiamy o dużym mieście, a... Ja w szczególności, ponieważ pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, też zajmuję się organizacjami pozarządowymi. Dla mnie jest ciekawa Państwa opinia na temat tego, jak to wygląda na innych terenach, poza dużym miastem. Jak i w ogóle jak przygotowywać mieszkańców do takiej partycypacji? Większość, które poruszamy tutaj. Nie wiem, od czego zacząć. Ale zacznę od usprawiedliwienia, bo akurat te badania żanowskie, o których Pani wspomniała, przez wiele lat prowadziłem. Nie, przeciwnie, ja właśnie przyczyniłem się do tego, że zaistniały, ale wiem dlaczego tak robiono. Były dwa podstawowe powody. Jeden był taki, że KLOMP powstał jako organizacja, to mogę bardzo skrótowo, ale KLOMP powstał jako organizacja, która początkowo w ogóle wspierała pewien wąski typ organizacji, organizacje samopomocowe, takie pomoc społeczna ogólnie. Pierwsza baza danych klonowska to była baza CIS, baza organizacji. Potem to się rozszerzyło na inne organizacje pozarządowe. Niemniej są takie typy tych organizacji, które są bardzo specyficzne. Po prostu jakby i co więcej podlegają innym regulacjom. I z tego powodu po prostu jakakolwiek pomoc do nich adresowana i wsparcie musi być właściwe dla nich. I KLON się chyba po prostu dlatego sfokusował na, przepraszam, że tak kolokwialnie rzecz ujmę, zogniskował swoją działalność na takich organizacjach poza tymi tradycyjnymi. To był jeden z powodów. Oczywiście doceniając w całej rozciągłości i znaczenie. Zresztą ja tutaj w tej prezentacji też takie mapki przedstawiam, które pokazują. Ta mapka, tam pamiętacie Państwo takie dwie, to ta bardziej z prawej strony to była właśnie dyslokacja OSP i widać, że one są po prostu zdecydowanie częstsze w Polsce Wschodniej właśnie na terenach wiejskich i że i mówimy o tym, że są takie
typy organizacji, które w takich małych społecznościach po prostu jakby są wehikułami do wszelkich działań. One nie zajmują się wyłącznie gaszeniem przecież pożarów, tak jak koła gospodyń nie zajmują się wyłącznie, nie wiem, przypieczeniem ciasta czy jakimiś tam tego rodzaju czynnościami. To jest oczywiste, że w takich małych społecznościach te tradycyjne, sieciowe tak zwane, to zresztą w tych nadmiernie szybko wypowiedzianych rekomendacjach, które było, że te sieciowe organizacje są ważne, tak właśnie takie jak OSP, jak parafie, wokół których się bardzo duża część aktywności społecznej w małych miejscowościach dzieje, że jeżeli chcemy aktywizować ludzi, to po prostu musimy skorzystać z tych instytucji, musimy je jakby próbować do nich doszyć, co wcale nie, tu jest drugi powód, dla którego w tych badaniach na początku czy przez długi czas się te instytucje nie pojawiały, to wcale nie znaczy, że jest łatwo je otworzyć, że jest łatwo do nich dotrzeć, także w badaniach. To są po prostu dosyć zamknięte typy organizacji, które generalnie, na przykład, nie wiem, OSP to mają ten swój związek, zarząd główny i oni tam się przed nich sprawozdają i generalnie to oni, niektórzy tam, pamiętam, że na początku, jak zaczęliśmy ich badać, to było takie mieszane uczucia. Jedni mówili, żeśmy się po prostu odwalili, a inni mówili, że nareszcie w ogóle, no, że my jesteśmy właśnie aktywność społeczna. Dlaczego nas do tej pory nie docenialiście, ci, którzy wiedzieli o tych badaniach. Więc, a teraz co do najcięższego kalibru, czyli tego dylematu, jak wspierać jakąś nowość. To jest trochę związane z tym, o jakim rodzaju społeczności mówimy. Pani mówiła tutaj, duże miasto, tak są małe społeczności. Rzeczywiście jest tak, że w zależności trochę od tego, jakie jest to środowisko dla aktywności społecznej, jest łatwiej lub trudniej podejmować określone działania. I na przykład miasta są znane z tego, że pewne formy aktywności, wiadomo po prostu o tym, badanie z badań to wynika, że pewne formy aktywności, tak zbiorowej, jak i indywidualnej, są tutaj popularniejsze niż na wsi. I jest to też odwrotnie. Znaczy pewne formy aktywności, na przykład pomoc sąsiedzka, na wsi są czymś zupełnie naturalnym, wpisanym w lokalną kulturę, wpisanym w tradycję, a tutaj po prostu nie, bo znaczna część takich tradycji po prostu umarła poprzez ten fakt, że no, jakby kiedy ja żyję w Warszawie, w dużym mieście, to po prostu strasznie dużo rzeczy naokoło jest robionych, jest usługą publiczną. Tak? Ja się nie muszę zajmować poza odśnieżeniem kawałka swojego chodnika, odśnieżaniem ulic na przykład. Tak? Więc najogólniejsza odpowiedź ekspercka byłaby oczywiście taka, że to trochę zależy, gdzie i jak ucho przyłożyć. I że, no ale tak jak próbowałem w tym swoim materiale przemycić taką myśl, że to musi być właśnie dostosowane do specyfiki tej lokalizacji i że to po prostu polega po pierwsze na jakby dostarczeniu mechanizmów. Mówiliśmy tutaj o budżecie obywatelskim. To jest jeden z takich mechanizmów, ale nie jedyny. Tak? On akurat stał się jakoś jak wyjątkowo tak zaiskrzył, może dlatego, że to początek, nie wiem. Tak jak 1% też zaiskrzył, chociaż zdecydowana większość tego 1% tak naprawdę rośnie, tylko zostanie z 1%, ale to się zamieniło trochę taki kiermasz, takich indywidualnych interesów. Większość ludzi korzysta z niego, wspierając swoich znajomych albo swoich własnych dzieci na przykład. Tak? To generalnie to się po prostu zamieniło we własną karykaturę troszkę. Więc ważne jest wprowadzenie mechanizmów, ale też bardzo ważne jest jakby aktywne zachęcanie ludzi do tego, żeby z tych mechanizmów korzystali, czyli pokazywanie im tych mechanizmów. Z samego tego, że powstaje coś takiego jak budżet obywatelski, nie wyniknie to, że nagle ludzie po pierwsze będą w ogóle wiedzieli, jak z tym, jak to ugryźć i będą wierzyli w to, że to można zrobić. Trzeba po prostu jakoś to udowodnić. To nie potrwa jeden rok, nie potrwa to dwa lata, ale to trzeba po prostu jakby zaplanować jako taki długotrwały proces, w którym no, generalnie się wzajemnie wszyscy dociera. To dotyczy każdego mechanizmu partycypacji. To głupia odpowiedź, przyznaję, ale jedyna, na którą możemy sobie pozwolić w tym czasie. Okej, tutaj Łukasz, tak? Widzę, chcesz uzupełnić trochę i potem jeszcze przekażemy dalej, może, bo jest parę głosów z sali, bardzo wyrywnych. Ja bym się odpowiedzieć na Patrycja, twoje pytanie, co zrobić właśnie, żeby wzmocnić. Mi się wydaje, że po prostu trzeba partycypację robić i wyciągnąć z niej wnioski, tak? No i tak, może to brzmi banalnie trochę, ale no, tak naprawdę no, na tym to polega, żeby praktykować. Starać się, no mamy pewne wskazówki, to są dobre przykłady partycypacji w Polsce, są publikacje takie jak chociażby, nie wiem, kanon konsultacji, tak, czy zasad. Teraz powstaje również, czy już został wydany przez Fundację Stocznia ten taki kodeks tych budżetów partycypacyjnych prawidłowych. Na podstawie takich rzeczy można w małych miejscowościach próbować to rozwijać, na początku zapraszać różnych interesariuszy. W regionie, bo my w tym roku na przykład się
zastanawialiśmy, czy nie zrobić takiego mechanizmu na poziomie województwa i odradziłam to oczywiście marszałkowi, że nie jesteśmy na to gotowi zupełnie, ale... No więc tak naprawdę no, trochę to wygląda na tym zasadzie, że zaprosić ludzi do współtworzenia jakiegoś mechanizmu, żeby oni się współczuli odpowiedzialni tego, że powstał jakiś model, który nie wiem, oni są współautorami. Później robić to według jakichś no, zasad takich, że no, jest jakaś przestrzeń do dyskusji, poznania się tych ludzi, przestrzeń do zgłoszenia różnych postulatów, później odpowiedzi na te postulaty. No, i tak naprawdę próbowania później ewaluacji, wyciągania wniosku, co nam wyszło, co nie wyszło. Po prostu dalej wyciągania jakichś rozwiązań na przyszłość. No, tak to widzę. Tutaj uwaga chyba do budżetu na poziomie wyższym niż... Chciałem zauważyć, że tak naprawdę różnica jest związana ze świadomością obywatelską, czy generalnie ze świadomością i zarządzających, i mieszkańców. I takie kilka, cztery przykłady. Trafiliśmy raz do gminy, w której jedyną organizacją pozarządową było koło gospodyń wiejskich, które przewodniczący rady utworzył mężczyzna i w której naprawdę nawet knajpy nie było, bo ludzie nie czuli potrzeby spotkania się i wypicia razem piwa nawet, tak? Z kolei są też takie miejsca, gdzie ta aktywność jest jakby rozbudzona dzięki konfliktom, do których nas zapraszają, na przykład wiatraki coraz częściej, tak? Jest wiatrak i ludzie zaczynają protestować i wtedy się zaczyna dziać. I to jest taka iskierka, która zaczyna powodować, że coś się dzieje w danej gminie. Ale też coraz częściej jesteśmy zapraszani na szkolenia przez organizacje, które działają w dużym mieście, ale na przykład postanowiły realizować projekt w jakiejś tam gminie w pobliżu, gminie wiejskiej, tak? I wtedy tam też coś zaczyna się dziać. Ale rzeczywiście to jest budowanie świadomości i edukacja, tylko trzeba docierać w jakiś sposób do tej miejsca. Tylko krótka uwaga, bo jeszcze z tak, sali. Bardzo krótka uwaga, właściwie uzupełnienie, bo pytanie brzmiało jak wzmacniać partycypację, ale też wcześniej padło też z sali coś bardzo ważnego i myśmy też to trochę akcentowali, że bo tak najkrótsza odpowiedź byłaby taka szybko, ale nie za szybko, bo to, co można moim zdaniem najgorszego zrobić, kiedy się próbuje promować jakiś proces, to jest po prostu przesadzić i zawieść. Zawieść tych, którzy z tym zaczynają uczestniczyć. To jest koniec po prostu, bo to od razu powoduje, znaczy trzeba się mierzyć siły na zamiary, zaplanować to jako długi proces i nie przesadzać, to tak mi się wydaje. Okej, tutaj pan Jerzy dał następny w kolejności, potem jeszcze tam Wojciech Makowski z tyłu widzę. Ja chciałem wrócić do tego, co pani powiedziała, że jest bardzo ważną, że ten fundusz, budżet obywatelski uczy również ludzi. To w Łodzi to jest szczególnie ważne. Od lat pisze, że w Łodzi, jako jest taka specyfika, że nie ma warstwy średniej, to się przekłada na brak przywiązania mieszkańców Łodzi do miejsca, w którym mieszkają. Nawet jeżeli oni będą musieli ze sobą walczyć, no to żeby skutecznie walczyć, trzeba sobie dobierać sprzymierzeńców. I chociażby to będzie powodowało, że ci ludzie zaczną się interesować miejscem, gdzie mieszkają, tymi, których mogą poprzeć i uważam, że jeśli chodzi pod tym względem, to skuteczne. No, oczywiście nie można przegiąć, ale 1% no, nie powali budżetu. Dziękuję. Chciałabym pani się jakoś odnieść? Tak, bardzo króciutko. My zauważamy również, że zresztą Łódź nie jest terenem jednorodnym. To nie jest Łódź, do Łodzi przyłączono w pewnym momencie sołectwa. My zauważamy, że integracja społeczna tam, gdzie społeczności są od lat, mieszkają ze sobą, integrują się ze sobą, są odpowiedzialne za to miejsce. To swoje małe środowisko zupełnie jest inne niż w dużych osiedlach, gdzie właściwie te osiedla są w dużej mierze tylko sypialnią. Tutaj ta świadomość społeczna no, jest bardzo różna. Tutaj w małych ośrodkach rzeczywiście życie skupia się wokół OSP, wokół koła gospodyń wiejskich, wokół parafii. Także jak my organizujemy konsultacje, też staramy się różne środki przekazu wykorzystywać parafię, wykorzystywać OSP i to naprawdę świetnie zdaje swój egzamin. Ja myślę, że w Łodzi ten proces już będzie następował i już jest nie do zatrzymania, a to jest kwestia zarządzających i ich otwartości.
tylko takie odpuszczenie, tak, czy właśnie wejście w obszar konsultacji czy partycypacji, powołanie kilku komórek w urzędzie powoduje, że Łódź stała się liderem w Polsce. Tak, i to dzięki administracji. Ja myślę raczej, że tutaj wy powinniście w jakiś sposób znaleźć mechanizm ograniczający pewne zjawiska, ponieważ ja wiem, że też każdy wydział urzędu prowadzi własne konsultacje i tak zaczęliśmy kiedyś tam na szkoleniu liczyć, ile państwo będziecie mieli procesów konsultacyjnych, czy ile mieliście. To są już takie liczby, że dla przeciętnego człowieka nie do ogarnięcia, tak? To są dziesiątki czy setki procesów różnych konsultacyjnych naraz. Tutaj trzeba było się zastanowić, jak to zrobić, żeby ludzi nie zarzucić konsultacjami. Tak. Dobrze, to tak, jeszcze oddam Wojtkowi Makowskiemu, bo widzę, że się zgłaszał. I będziemy też zbliżali się niestety ku końcu, ze względu na to, że przewidziany jest jeszcze dzisiaj posiłek. Myślę, że też w większości z nas już się przyda. Także Wojtku, proszę, bo pewnie masz jakąś celną uwagę, jak zwykle. Dziękuję bardzo. Tak jakby pojawił się wątek limitu, jak daleko możemy iść z budżetem obywatelskim. My na pierwszym kongresie ruchów miejskich poszliśmy bardzo daleko w tezach miejskich, to znaczy budżet partycypacyjny to jest współdecydowanie o całym budżecie miasta. Wydaje się, że teraz już po tych doświadczeniach i po rozpracowaniu kwestii wydatków stałych byśmy tego nie napisali. Natomiast taki klasyczny model z portalem to jest 20%. Tak? I ten klasyczny model też zakłada, że właśnie są pewne mechanizmy, które tamują działania tych silnych. To znaczy te sąsiedztwa, te osiedla, które mają najniższą jakość życia, no są preferowane, jeżeli chodzi o głosowanie, jak również są preferowane w wybieraniu tych projektów, jak również są preferowane te sąsiedztwa, gdzie udało się osiągnąć wyższy poziom udziału. I wydaje mi się, że w tą stronę powinniśmy pójść, żeby premiować te malutkie osiedla, bo wiadomo, że premiowanie tych, którzy są silni i potrafią zgromadzić wiele głosów na poziomie miasta będzie prowadzić do tego, na przykład co się stało w Łodzi, to znaczy z tą częścią ogólnomiejską budżetu, to znaczy zwycięstwo projektu roweru publicznego promowanego klasycznymi metodami marketingowymi, to znaczy reklamą płatną na Facebooku, nie wiadomo przez kogo zamówioną. Mamy pewne. Natomiast promowanie tych sąsiedztw, które są w stanie się zmobilizować. Uważam, że nie powinniśmy za bardzo się ograniczać, dlatego że popatrzmy, jak duży poziom legitymizacji osiągnęliśmy tym budżetem dla tych projektów, które wygrały, a jak fatalny poziom legitymizacji mają kluczowe, najdroższe łódzkie projekty. To są projekty, do których albo w ogóle nikt nie chce być ich rzecznikiem w tym kształcie, w jakim one są realizowane, albo właśnie są bardzo, albo w ogóle są często postrzegane jako kompletnie bez sensu i realizowane tylko dlatego, że zostały zawarte umowy. Mówię tutaj o dworcu fabrycznym, z którego wielkości za bardzo nikt nie jest w stanie się wytłumaczyć. Mówię tutaj o trasie WZ, do którego jakby nikt nie neguje, że trzeba było rozmaterializować, natomiast jak dokładnie to jest robione, czy te 600 czy 400 milionów, to są bardzo duże wątpliwości. Mówię tutaj chociażby o trasie WZ, do którego trasie górnej, do której prezydent Stępień otwarcie przyznawał, że nie rozumie za bardzo zakresu tych prac. Tak więc wydaje mi się, że powinniśmy iść o wiele dalej z budżetem obywatelskim, dlatego że przy realizacji projektów dużych infrastrukturalnych, których obecnie bardzo dużo
w Polsce jest i bardzo wiele takich projektów również jest równie wątpliwych. Tutaj jest wiele takich sztandarów, nie wiem, lotnisko Szymany, tego typu rzeczy. Po prostu nie radzimy sobie w wyborze sensownym projektów. Znaczy, moim zdaniem my obywatele byśmy sobie poradzili, natomiast radni, zarządy województw naprawdę jest bardzo słabo. Dziękuję. Ja jedną rzecz chciałbym, bo tutaj całkiem ważna sprawa padła. Ja jestem głębokim zwolennikiem tego, co postulatów ruchów miejskich, ale inaczej sobie to wyobrażam. Jakby wpływ na cały budżet to niekoniecznie wpływ na konkretne projekty i możliwość głosowania, ale wpływ generalnie na kształtowanie budżetu, na strategię rozwoju, na to, czy rozwijamy edukację bardziej, czy przeznaczamy pieniądze na remonty, czy może coś innego. Procesu podejmowania decyzji. Dokładnie, to niekoniecznie jest takie bezpośrednie głosowanie. I tutaj jakby, ale właściwie Łukasz na początku powiedział, że Łódź idzie w tym kierunku, żeby właśnie o tym zacząć rozmawiać, o tej pozostałej części, tak, i w jaki sposób teraz mogą mieszkańcy mieć na to wpływ. I tutaj znowu jesteście liderem. Okej, to czy tak, przepraszam, że przerwę, naprawdę ze smutkiem też dla mnie przerywam tę dyskusję, bo ja wiem, że temat partycypacji jest takim tematem, na którym moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze kolejne kilka dni, a na pewno nie skończylibyśmy i nie wyczerpalibyśmy wątków, tym bardziej, że tutaj widzę, że masę doświadczeń mamy, masę wiedzy z różnych kategorii, z różnych działań. I tak kończąc, chciałem nawiązać do tego w sumie, co jakby stało się teoretycznie przyczynkiem, bo żeśmy budżet obywatelski, ale właściwie takim przyczynkiem stała się inicjatywa uchwałodawcza tego, że się tutaj spotkaliśmy, że rozmawiamy. I osobiście mam nadzieję, że inicjatywa uchwałodawcza jako też mechanizm, który jest bardzo ważny i który jest tak naprawdę stanowieniem lokalnego prawa, za jakiś czas ta inicjatywa uchwałodawcza będzie nas gromadziła w tym albo jeszcze na większym gronie i o inicjatywie uchwałodawczej będziemy rozmawiali z takim zacięciem i z takim przekonaniem, jak w tym momencie rozmawiamy o budżecie obywatelskim. I tymi słowami chciałbym podziękować Państwu tutaj za uczestnictwo w tej części, podziękować naszym prelegentom za ich czas i wiedzę, z którą się tutaj nam podzielili. Przypomnę już tak kurtuazyjnie na koniec pani Iwona Dziadnik, Urząd Miasta Łodzi, pan Jan Herbst, stocznia z Warszawy, pan Piotr Wielgus, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia i Łukasz Pyrkowski, Urząd Miasta Łodzi, pełnomocnik spraw organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w tych dwóch częściach i ogłaszam przerwę.